Wycina się łatwo, a sadzi też łatwo, przynajmniej w trzciance. W przypadku drzew miododajnych udaje się nawet zdobyć pieniądze z krajowych programów dofinansowujących. Ale sporo z nasadzeń to tak zwane nasadzenia kompensacyjne, czyli takie, które mają zastąpić drzewa wycięte. Bo dużo zieleni to jest na zdrowie przecież, jak jest dużo zieleni. A to te drzewka to są przecież tamte, co sadzone, to każde dziecko swoje imię daje tam, nie? Jest po prostu na terenie tamtych garaży i tam jest w rzędzie całym akacja, nie akacja, wszystkie drzewa, jakie tylko możliwe. Im więcej zieleni, tym lepiej ma u nas. O nie. Nie, dużo jest zieleni. Ale może być więcej. A oczywiście. W Polsce przynajmniej kilka gatunków drzew uchodzi za długowieczne, czyli żyjące ponad 1000 lat. W regionie takich już nie ma. Niestety niektóre drzewa obumierają, są chore, należy je wyciąć. Niektóre też kolidują z planowanymi inwestycjami. W tym roku nasadziliśmy dosyć dużo klonów, lip czy jarząbów, ale pojawiają też się śliwy wiśniowe. Nasadzenia kompensacyjne, wynik zielonej polityki, odbywają się także poza samą Trzcianką. Nowe drzewa gmina posadziła także w Teresinie, Nowej Wsi, Białej Rychliku, Siedlisku czy Rudce.